fajny wiaterek. O, jaki fajny wiaterek. Upał z nieba. Dochodzi do 30 stopni Celsjusza w cieniu. Więc ten wiaterek taki bardzo ożywczy. Może Państwo widzieli, machałem do Sikha. Coraz więcej obcokrajowców mieszka w Warszawie. Mieszka i pracuje w Warszawie. Również z takich egzotycznych krajów, jak dla nas egzotycznych. Wykonują robotę, której coraz mniej ludzi, naszych obywateli się chce podjąć. Pewnie ci, którzy teraz mnie słuchają, a nie mogą znaleźć roboty, to mówią, co ja za głupoty wygaduję, przecież ilu Polaków nie ma roboty. No ale z drugiej strony, jak ktoś zasuwa z tym, z paczkami, z przesyłkami, z jedzeniem albo coś takiego dorabia, obcokrajowiec jakiś, który przyjechał do Polski, to naprawdę nikomu chyba nie zabiera roboty. W jakim języku ta pani mówi? Zjadę ze ścieżki rowerowej i postaram się dojechać do kopca Powstania Warszawskiego, jeśli dobrze nazwę pamiętam. Wiem, że jeszcze niedawno był tutaj remont. Chyba już remont się zakończył i też remont chyba nie dotyczył samego kopca, tylko okolic kopca. No, pojadę, zobaczę. A...
zobaczymy, czy uda się tam wejść. O właśnie, to o tym mówiłem, że tutaj był remont. Tu jeszcze jakieś ogrodzenie jest. Nie wiem, czy tam dam radę rowerem wjechać, ale zobaczymy. Okej. Co my tu mamy? Dobra. Ogarnięty teren mamy. Parking. Tutaj mamy takie kamienie poustawiane. Przejdziemy się zobaczyć, co tutaj nam pokazują. Zdjęcia ruiny starego miasta, no oczywiście. Gruzowisko jedno wielkie. I stąd te kamienie. Być może oryginalne, ale nie wiem. Bo to nie jest taki gruz, po prostu gruz, tylko tak widać, że jest, że są też cegły. No to jest ciekawe. No właśnie. Warszawa była metodycznie wyburzana po powstaniu warszawskim. No, tutaj mapa inwentaryzacyjna, ile zostało zniszczone, stracone. Proces przetwarzania gruzu. Gruzy pozostaną na terenie Warszawy. Komisja gruzowa. Była komisja gruzowa, tego nie wiedziałem. Wiedziałem, że było biuro odbudowy stolicy. Aha, komisja gruzowa w ramach biura odbudowy stolicy. Cześć. Warszawskie City na gruzach Śródmieścia. No tak. Gruzy Warszawy, no. Gdyby była wojna i bombardowano właśnie tutaj Warszawę, to z nich zostało... Przejmujące są te zdjęcia, a to jest... ...kamieni, między innymi, gdzie chodzimy w kilometki na Bogucowie, taka starówka, jak idziemy, to wszystko zostało zburzone. No właśnie, na szlakach pieszych wokół Kopca, tu gdzie jest, jestem teraz, a także w ich okolicy znajduje się wiele fragmentów murów ceglanych. Całych cegieł i kruszywa ceglanego. W dużej części są to pozostałości budynków zburzonych w Warszawie w czasie wojny, jak i w okresie powojennym. I tak dalej. No. Proszę. No. Nieźle. Ja myślałem, że to jest taka tylko artystyczna wizja, a to jest... Owszem, artystyczna wizja, ale pewien zamysł związany z historią miasta. Kurde, tutaj są schody. To mi rowerem będzie ciężko. Czy tam będę mógł wjechać rowerem? Nie wiem, przejadę się, może mi się uda. Z tamtej strony jakoś, może jest wjazd. O. Tutaj też nie byłem. Jest fajny park dla dzieciarni. Zjeżdżalnie?
liny, siatki. Fajnie. Zobaczmy, może tędy dojadę. Jejku, jaki... Nawet nie wiem, jak to nazwać, jakieś takie... Z betonu tak uformowane takie warstwy. Dobra, być może tędy się uda wjechać na kopiec. Tu chyba jest ścieżka, żeby z buta szybciej wejść. Ale rowerem naokoło. Tutaj kolejna rampa, schody na kopiec. O! Rowerzyści. No to chyba jestem na dobrym szlaku. Muszę powiedzieć, że tyle lat mieszkam w Warszawie, a nigdy nie byłem na górze tego kopca. Wiele razy widziałem, rzecz jasna, kopiec z dołu, ale nigdy nie byłem na samym kopcu. I z jednej strony to jest fajne, bo to znaczy, że jest tyle miejsc wciąż nieodkrytych do obejrzenia, do zwiedzenia. A z drugiej strony może mały wstyd, że takiego miejsca nie znam. No ale nie jestem w stanie, kurde. Nie jestem w stanie wszystkiego znać. O Jezu, Jezu, Jezu. O Jezu, Jezu, jaka rampa. Oj, oj. O kurde, belka. Uff. Proszę, proszę. Uwaga. O. Zdaje się, że dojechałem. Przeczytajmy. Pamięci pomordowanych i poległych w latach 39-44. Żołnierzy Armii Krajowej, powstańców warszawskich, mieszkańców Warszawy. O, jesteśmy na szczycie kopca. Jeszcze odrobinkę wyżej, tu można się wspiąć. O, jaka ładna panorama. Dziękuję. O, na pewno wielu z Państwa widziało ten charakterystyczny znak dla powstania na szczycie tego kopca. Ja sam widziałem wielokrotnie, ale
z oddali, a teraz z bliska. Zobaczmy. Warszawę. Z tego miejsca. Dobra, tam w oddali z tymi wielkimi kominami to jest elektrociepłownia Siekierki. W tamtym kierunku, gdzie te bloczki tak w rządku stoją, to jest Mokotów. Dolne, powiedzmy. Blokowisko. Widok całkiem niezły. Tutaj za drzewami w śródmieście Warszawy widoczne. Z wieżowcami trochę drzewa przesłaniają. Może z tej strony jeszcze zobaczymy, co to jest. No nie, tu już coś tam widać, ale za drzewami nie tak fajnie. Wieńce pod tym symbolem, myślę, że były składane 1 sierpnia, czyli kilkanaście dni temu, w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Kiedy to nieuzbrojona garstka młodych ludzi rzuciła wezwanie armii niemieckiej. Ponosząc olbrzymie straty, a największe straty nieuzbrojeni mieszkańcy Warszawy zapłacili cenę. I do tej pory trwają dyskusje między zwolennikami i przeciwnikami. Ścieżka przyrodnicza. Można tutaj usłyszeć śpiew i głosy co najmniej 20 gatunków ptaków, w zależności od pory dnia i roku. Kapturka, zięba, kos, gołąb grzywacz, kwiczoł, sikora modraszka, rudzik, wrona siwa, sroka, sikorka bogatka, pierwiosnek, łozówka, krogulec, bażant, pełzacz ogrodowy, szczygieł, drost śpiewak, pierzga,
Nie, piegrza. O Jezu. Sójka, szpak, dzięcioł duży, jeżyk. A tu co mamy? O topolach. Napisali, że topole mają bardzo kiepski PR. Wycina się je bez skrupułów, uchodzą za chwasty wśród drzew. No. Gatunki topoli. Topola biała, topola czarna, topola osika. Piękne drzewa osiągające po latach imponujące rozmiary. 30-40 metrów wysokości do 1,5 metra średnicy pnia. A tutaj na kopcu można wokół znaleźć tak. Klon jesionolistny, klon pospolity, wiąz polny, wiąz szypułkowy, jesion wyniosły, topola osika, topola szara, czereśnia ptasia, śliwa ałycza, robinia akacjowa. No przyznam, że połowy to nie znam. No, takie klimaty. To jeszcze tu zobaczmy. Spójrz z góry na plątaninę pnączy. Skojarzenia z tropikalną dżunglą. Ta liana to powojnik pnący. Bardzo atrakcyjne, puszyste owoce. Cała roślina jest trująca. A młode pędy po przygotowaniu jadalne. A nie, jadane w niektórych regionach Chorwacji i Włoszech. W Toskanii omlety z podwojnika nazywa się Vitalbini. W Wenecji Eugańskiej Wizoni. O. O, właśnie mamy. Powojnika pnącego. Lianę naszą rodzimą. A faktycznie dużo tego.
Muszę się spytać szanownych widzów, czy te fale, te warstwy betonu wam się podobają.